Siemanko, słuchajcie, zbliżają się święta. Jak widzicie tutaj, my już mamy choinkę i uznałem, że kurczę, fajnie byłoby jakoś nagrodzić ludzi, z którymi tworzę, powiedzmy, ten cały kanał Freeze, czyli moich współpracowników. W ogóle bardzo fajnie jest dawać prezenty, ja bardzo lubię. Ogólnie fajnie zdawać, więc uznałem, że i w tym roku coś im dam. Tym razem będą to takie, powiedzmy, premie świąteczne o łącznej wartości 9000. Także pójdziemy do wujaszka, pójdziemy do poczciwego Krzycha, pójdziemy do montażystów, do operatorów i wręczymy im odpowiednią kwotę pieniędzy. Znaczy w sumie to każdemu taką samą. Czyli właśnie łącznie 9000. Wy możecie mi na święta za to zostawić subskrypcję, klikajcie w czerwony przycisk, będziecie wtedy na bieżąco z każdym filmem. On jest tutaj, jak jest szary, to wtedy jesteście. No i co? Jak tylko wszyscy będą dostępni w domu, zabieram się za przekazanie im właśnie takiej oto kwoty, takiego prezentu. Tak sobie myślę, że najpierw będę musiał dać ten świąteczny prezent Pietrulowi, bo później on mnie będzie mógł nagrać, a swoją drogą poczciwy Krzychu tą kasę wypłacał z bankomatu, więc w sumie to on może się coś spodziewać, ale raczej nie spodziewa się, że to będzie taka premia dla niego też między innymi. Teraz? To nic, to dla ciebie, Peter. Naprawdę? No. Ale za co? No tak, na święta. Premia świąteczna. No, dziękuję. Proszę bardzo. A się zdziwiłem, bo co wiesz kamerę. Dobra, no dziękuję. No i proszę bardzo. O, to chyba nowego. No jakieś prezenciki. Kupię laptopa nowego, naprawdę, dziękuję. No i git. Proszę bardzo, Peter. Jak już dostałeś hajs, to teraz chodź na grzywaj. Dobra, tylko. A to twoje? No, ale ja sobie później zjem. Ja też. Dobra, idziemy teraz do montażystów. Patrz, gdzie oni pracują, zobacz. Siemanko. Dobra, wycofajmy się. Dobra. Idziemy, ho. Tak, tam jeszcze. No trzymaj. No i macie. Trzymaj. Dobra, trzymaj. Dziękuję. Panowie, premia świąteczna, proszę bardzo. Dziękuję wam. Nie, serio, na prezenty jakieś, na święta. To jest dla was. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Lecimy dalej. Dobra, jest na dole Krzychu, jest na dole Wujas, więc bierzemy hajsik i idziemy w takim razie do nich. Później jeszcze będzie Radosław. Gdzieś za 10 minut ma przyjść, to też mu damy świąteczną premię. Dobra, lecimy. Nie, Krzychu. Czekaj, proszę, siądę tu. Ja coś się szykuje tutaj. To na ciebie. Za co? Na święta. Serio? No. Kurde, dziękuję. Proszę bardzo. Świąteczna premia, proszę bardzo. Ale fajnie. Myślę, że będzie jakiś prag albo nie wiadomo co robione. Tutaj dwie kamery, ten już tam uśmiechnięty, już zaczął coś grzewać w jakimś kubku. Święta są, wiesz, czas wydatków. W tym roku stwierdziłem, że rodzicom zrobię bardzo fajne prezenty i bratu, bo bratu nigdy nie robiłem. Rodzicom zawsze były jakieś takie skromne, żeby tylko były, a w tym roku stwierdziłem, coś im się należy, więc kurde, będą dobre prezenty dla mnie. No i elegancko w takim razie. Tak. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Jest nasz wujas. O, już mi się ludzie cieszą, już wie co się święci. Nie wiem jeszcze. Wujas, proszę bardzo, świąteczna premia dla tutaj współpracowników moich na prezenty i jakieś te. Dzięki. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ale ekstra. No wiesz, ja wiem jak wykorzystam te pieniądze. No i bardzo dobrze, cieszę się. Ale ekstra. Prawidłowo. Na razie jeszcze jesteśmy, Karol, w tej funkcji, że to ty nam już obdarowujesz. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli się zrekompensować. Też mam taką nadzieję. Dzięki bardzo. Proszę bardzo. No więc czekamy na ostatnią osobę, czyli na Radosława. Nie, jeszcze Alvin. Alvin będzie dziś, nie? Tak. Dobra, Alvinek już przyszedł, więc idę do niego. Alvin, jest sprawa. Co jest? Muszę coś dać. Są? No, wyciągnij rękę. Ej, widziałem. Widziałeś już? No. Ale to nie akurat, to nie jest dla ciebie. Kurde, no dobra. To jest akurat dla wujaszka, ale dla ciebie jest. Ha, jednak to! Co to? Czemu? To jest świąteczna premia na święta na prezenty. O, dziękuję bardzo. Coś jeszcze powiesz? Nie wiem co mam powiedzieć, nie przygotowałem się do tego. Kurde, no to mi fatalnie. Ale bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Nie no. I cieszę się, że mogę pracować z takim wspaniałym szefem. Tego nie wiedziałem. To najlepsza praca, w jakiej pracowałem. To najlepsza praca, w jakiej pracowałem. Nie no, Alvin. Proszę bardzo, to dla ciebie na święta. Tychowie, Alvin. Także na pewno się ucieszył. Siema, Zuzo. Chodź na chwilę, potrzebny jesteś. Nie, 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 nie możesz. Możesz dzisiaj być tak do drugiej, trzeciej? Co? Do drugiej, trzeciej, czy możesz być dzisiaj? Tak.
Średnio, bym powiedział. No to gij, dobra, masz premię świąteczną. Zmalał, bo zimno. Dziękuję. Czyli teraz jak nie będę pracował, to dostał premię. Fajnie. Tak. Proszę bardzo, to na jakieś świąteczne prezenty. Dziękuję bardzo. No. Ale ekstra, Jojo. A ode mnie do zwolnienia nie będziesz. Tak? No, myślę, że musisz dzisiaj pracować przez całą noc albo no. Czyli to jest ostatnia premia. Pieniądze i wolny czas, kurczę. Bank rozbity. Lepiej się nie dało. Także prezenty rozdane. Mam nadzieję, że wszyscy się cieszą po montażu. Tak, co prawda tego nie było widać, ale później z nimi właśnie też gadała i mówili, że nie no, my się cieszymy, tylko tak wiesz, nie wiedzieli co mają powiedzieć w sumie. Oni też nie występują często na filmach, więc no, trochę się pewnie stresowali i w ogóle. Ale myślę, że każdy się ucieszył i przede wszystkim będzie mógł albo sobie, albo może swoim znajomym, bliskim, rodzinie kupić coś na święta właśnie dzięki temu prezentowi, dzięki tej premii. Jeśli wy chcecie zostawić mi jakiś prezent, no to zostawcie subskrypcję. To chyba będzie dla mnie najfajniejszy prezent. Będę bardzo wdzięczny. Także subskrybujcie kanał. Słuchajcie, a korzystając jeszcze z czasu antenowego, strasznie trudno to było powiedzieć, który tutaj mam, bo nie ma 10 minut na filmie, więc nie damy jeszcze rady dać reklam, to mam dla was kilka fajnych nowości, które będą na sklepie ekipy. Jedna z nich właśnie do nas jedzie. Jest mocna. Siemko. Słuchajcie, ja nie patrzę tutaj, nie patrzę. Także to jest, słuchajcie, produkt, który prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości pojawi się na sklepie ekipy. A jest to... Dawaj, Mati. Tak. Wow, oh, stary, biurko ekipy, tu jest, słuchajcie, logo ekipy, które jest tak fajnie oddzielone tym ciemniejszym kolorem, żeby było widać, nie? Tak jak tutaj, o. Są proporcje zachowane, idealne logo ekipy, takie prawdziwe. Jezu, ale ono jest piękne. Jeszcze jest tutaj taki lekki grawer zrobiony, żeby nie było płaskie. A no tak, i też żeby było tak bardziej zaznaczone, nie? Że to jest to logo. Ten blacik jest mega szeroki. Tak, mamy doświadczenie w biurkach i to są najlepsze proporcje, jakie można dostać na rynku teraz. No, co więcej, to będą biurka, które są robione przez stolarza. Czyli przez majstra, a nie kupowane z Chin. Więc cena ich też będzie duża, ale w ogóle właśnie te rzeczy, które będą wchodziły w niedługiej przyszłości do sklepu, będą rzeczami premium. Będą też właśnie bluzy i tak samo koszulki też będziemy mieli w wersji premium i tak samo biureczka będą w wersji takiej premium. No i z tyłu oświetlenie LED oczywiście też musi się znaleźć, więc za ładnym LEDzik jest, tak? No, jest LEDzik z aplikacją. Blendą. Z aplikacją. Że wiesz, możesz sobie ustawiać co chcesz. Nie no, mega dobrze to wygląda. Pojawi się też taka ciekawa gra, nie będę zdradzał na razie więcej, ale pojawi się też opaska Pateckiego, między innymi. No dużo rzeczy teraz będzie nowych w sklepie, ale to jest szerokie, w sensie ja siedząc tutaj, to nawet nie dam rady dosięgnąć do końca, nie? Ale fajny pomysł z tymi nogami, nie? Chodź z tej strony to mam, bo ta noga jest tak jakby odbiciem lustrzanym, nie? Tu jest logo, tak jakby, rozumiesz? A, tu jest tak, tu jest... Bo one są dwie takie same, więc na tamtą jak patrzysz z tamtej strony, to ona jest odbiciem lustrzanym, to nie? To jest takie miłe w dotyku, nie? Bo to nie jest żadna płyta, to jest lakierowany blat. Tak? To jest wysokiej jakości lakier. Ale czy będzie fajnie kozy przyklejało? No. Nie? Ale to już mi zostaw, Patek. Ja jestem w tym dobry. Nie no, ej, potężnie to wygląda, potężnie. Jeszcze w ogóle jak jest takie, nie jest takie regularne, tylko właśnie jest takie wcięcie. A zobacz jak jest szerokie, zwykle biurka nie są takie szerokie. Spokojnie zmieścisz tutaj 10 talerzy, zanim będziesz musiał wnosić coś do... czyli prawdziwe biurko gamingowe. Tak. Fajnie, ej, podoba mi się. Niedługo też będą opaski twoje. Gdzieś jakoś. Serio? W przyszłym tygodniu, bo ten film wylatuje dzisiaj w ogóle. O, to się nie mogę doczekać. Już się nie mogę doczekać. No i bluzy premium, koszulki premium, mnóstwo rzeczy premium, biurka premium, wszystko. Pamiętacie, że macie kupować moje opaski? Jak wyjdą? A zrobiliśmy tylko 100 sztuk, Patez, bo prawdopodobnie tylko tyle osób będzie chciał kupić. Fajnie. Jak Michael? Fajnie. On nawet nie wie, czy to jest biurko, on wstał dopiero. Widzę je u siebie w pokoju. Tak? No. Wystawimy ci Mac fakturkę, to będziesz miał takie. Ale właśnie przez to, że jest to wcięcie, to mimo tego, że ten blat ma swoją grubość, to jak jest takie wcięcie, to tej grubości nie widać i nie, to jest... Tak, biurko. Bo to będzie no. Jeden z grubszych blatów na rynku. Bo to jest... Nie widać, no, rzeczywiście. Bo on jest taki gruby, nie? Tak. Ale ten grawer fajnie wyszedł. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie to wygląda. Bardzo łatwe w montażu, zajmuje to dosłownie 10 minut, nawet jeśli ktoś nie umie składać mebli. Nawet ja bym sobie poradził. No i planujemy zrobić różne wersje kolorystyczne, ale to chyba bardziej w przyszłości. Ej, czemu ja tego nie widziałem? Fajne. A mi się podoba ten mat, znaczy ta blenda taka, no. To tutaj tak siedzi dobrze, to nie jakoś odstaje bardzo, tylko to naprawdę tutaj siedzi, wiesz.
Tak idealnie. No jest dopasowane do tego wcięcia tutaj w blacie, nie? A dodatkowo jeszcze żadne kable nie są na wierzchu, bo dodatkowo jest też tam pokryweczka. Produkcja takiego biurka ile? 2 tygodnie, nie? No, 2 tygodnie to lakierowanie, trzeba polakierować wszystko po kolei z tym odcięciem. Czekać aż wyschnie, no trochę czasu to zajmuje. Tak, tym bardziej, że są 2 kolory na nocy. Jaki leży bobasek.